Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze War Thunder. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie trzy bitwy naprzemiennie, prawdopodobnie brytyjskimi i amerykańskimi pojazdami, żeby zdobyć oznaczenie polskich sił zbrojnych, które teraz można zdobyć do 19 sierpnia. No i tutaj możecie również sobie zakupić tutaj P-47M1R1-owskiego, jeżeli dobrze tutaj mówię. Przy czym tak patrząc na nie, nie że mnie tam za dużo grał samolotami, ale tak patrząc na nie, nie jest ono zbyt dobrze uzbrojone jak na ten poziom, klasyfikację bitewną 4.7, ponieważ tutaj, chyba że tutaj on ma jakieś super uzbrojenie, dwie bomby po 1000. No on ma tutaj 8x12,7 mm działka i on jest 4.7, przy czym ja mam ten sam samolot jakby w drzewku Związku Radzieckiego i to jest ten o. I zobaczcie, on jest 3.7 i ma to samo uzbrojenie. Zobaczcie, czy dodatkowe uzbrojenie ma podobne. Nie, no dobra, nie ma możliwości zrzutu tych po 1000, dwóch, tylko po 500. Więc czy to jest aż takie, na pewno przy bitwach jest to znaczne, ale no to jest niby jako myśliwiec, tak? Więc wypadałoby, żeby lepiej walczył w powietrzu, więc nie wiem, czy jest aż taki sens podbijania mu tak poziomu w ramach, że tak powiem, tego, że możecie przewieźć bomby. Bo jakby nie patrzeć na zręcznościowy, on ma 4.7, no, ale zobaczmy jeszcze na realistyczne bitwy pancerne, to ile on ma. Wow, to on ma nawet 5.7 aż tutaj, a ten ze Związku Radzieckiego, jak podbije sobie na realistyczne bitwy, no 4.3 też jest troszkę podniesiony, ale nie aż tak jak tamten. Nie wiem, z czego to wynika, bo wydaje mi się, że no na 3.7 no to spoko, nie? Takie uzbrojenie, ale na 4.7 albo na 5-7 to już w ogóle jest przegięcie moim zdaniem, no ale... No i on sporo kosztuje, bo aż 6000 złota, więc to jest raczej dla osób, które bardzo by chciały go mieć, ponieważ on się z tego co wiem raczej nie różni niczym od tego takiego podstawowego. Gdzie są te w ogóle podstawowe, bo nawet nie wiem. To w ogóle już jest jakoś masakrycznie. 6x12, nie wiem, czy on aż takie dobre ma statystyki, w sensie czas z pełnego zakrętu, może ma jakiś bardzo dobry 20, czemu to się na zielono świeci, nie mam pojęcia, prędkość wznoszenia, nie wiem, do czego mi to gra porównuje, ale okej, okay. Dobra, 24, 15, 9, a u mnie ten ma 23 i no troszkę wolniej się wznosi, więc nie wiem, nie wiem, jak ktoś się zna, to może powiedzieć, jaka jest taka różnica poważna, że ona aż tak wysoko jest. No ale dobra, mamy rozegrać tutaj bitwy 3. Nieważne, czym aktywność w bitwie nie mniej niż 70. Zaczniemy sobie chyba tutaj od pojazdów amerykańskich. A również można samolot jakiś chyba jeszcze teraz też kupić chwilowo, tak. UH-1C-XM. Z wojną w Wietnamie mi się tam kojarzy. No ale dobra, armia. Czy my mamy tutaj coś takiego, co byśmy mogli zagrać? No, T-14 w sumie mógłbym sobie pyknąć, bo to jest chyba tutaj T-47. Dobra. No, zobaczymy sobie, tym się przejedziemy. Ja zwłaszcza mam tutaj jeszcze bonusy podpalone, więc spróbujemy tym zagrać. Jeżeli będziemy jako najwyższy tier, no to tym T14 fajnie będzie można coś tam podziałać, ale jak będziemy do góry podniesieni mocno, no to tak raczej średnio myślę, że to będzie nam w ogóle cokolwiek dawało. To opancerzenie oczywiście tutaj mam na myśli. Dobra, oczywiście jedziemy. Zdobycie na tej mapie tej górki, zwłaszcza na zręcznościowym, to mi się wydaje, że jest tak naprawdę wygranie gry. Nie wiem, czy w ogóle warto dobrać 139, niby warto, 91, M61. Jedziemy. No, 3.7 widzę, że jest już. Jak tam reszta? 4. No, może całkiem fajnie będzie, bo widzę, że tutaj jesteśmy, z tego co widzę, najwyżej. Teraz pytanie, czy tutaj się ktoś będzie pchał, T-34 się pcha, Panzer-4, Su-152, no takie powiem wam, mocne pojazdy. Nie wiem, czy on się tutaj patrzy. Ach. Tak to profesjonalnie wyszło, że ho-ho. Zgasił się? Uuu. Ten cały czas tam stoi i patrzy.
Weszło. Ale straciliśmy jednego ziomka. No, nie jest to chyba nikt taki mega ważny, więc możemy sobie pojechać. O, dobra, piła wjechała tam na górę, więc będzie ich zdejmować. O, po piłę jedzie gościu. Dobrze, dał radę ją pocisnąć. O, jeszcze jeden. Powinien sobie dać radę tutaj. Dobra, gonią cię? O, nie gonią cię. Nie wiem, co to było. No tak, ten tam wjechał, nie patrząc pewnie. Co to tu było? Gość nie podjechał w ogóle. Pojechał tam? Nie, jest, stoi tutaj dalej. A, wszyscy mi się tu pochowali. Wieżę widzę, bez problemu wchodzi. Dobra, jeszcze raz go weźmiemy. Dziwne, no on nie ma na wieży na tyle wystarczająco pancerzy, żeby odbić? Jak na razie widzę, że sobie jakoś tam radzą. Będzie możliwość, to robimy nalot od razu. Tam pojazdy już podjechały. A, uciek mi. Ten gdzie tam stoi? Czy ja zobaczę tą czwórkę tutaj stąd? Dobra, próbujemy. A tutaj piła ładnie jeździ. Wrócił na tamtą pozycję, więc pewnie będzie do nich strzelał stamtąd. Staramy się pikować, żeby rozpędzić się jak najszybciej. Wow. Manewry wymijające. Jedna bomba poszła. Druga. A, dobra, już nie byłem w stanie sterować pod koniec. Trafienie tylko, że bez zabicia. Pilot nieprzytomny, nice. No dobra, spróbujmy złapać ten samolot, co leci. O, fajne, mamy uzbrojenie w działka. Bardzo dobry. Elegancko poszedł na dno. Asysta. Widocznie coś, co trafiliśmy wcześniej. Dobra, wracamy. Broni przeciwlotniczej żadnej tu nie ma? O, dobra, to jest ten. A nie, jest. O! Najlepsza obrona przeciwlotnicza, czyli drzewa. Mogłem się przechylić na lewo, to może bym się zmieścił. A, gdzieś jeździ jeszcze obrona przeciwlotnicza dodatkowo. Ło, tu jakoś się mega pusto zrobiło. Coś po lewej jest. Jeżeli słuchawek znowu źle nie założyłem, to coś po lewej będzie. Patrzy na mnie? Ja, to nie jego kolega? No.
Dział nowy dostał. A. Dobra, chyba go załatwi ta bomba. To spadła. Co? Asysta wleciał. O, nawet trzech tam załatwił. A, dobra, gdzie indziej chyba zrzucił te inne bomby. Ale elegancki nalot. Nie wiem, czy ja mogę tu tak się wychylić. Patrzę, że ta tetka jedzie. No chyba jej nie zobaczy już. Gdzieś tam się skrył. O, poszedł w przeciwlotniczy. Ta, widzimy, że tam ktoś jest. No, seria asyst. Dobra, nie ma co... Aha, w sumie mogłem podjechać na A. Ale dobra, przecież już tak jest po grze. Nie będzie czasu na przejęcie tego. O, przy okazji zadanie tutaj wykonaliśmy. Super. Dzienne zadania kolejne za 6 godzin. Specjalne można by jakieś odpalić. Zniszcz wrogie samobieżne zestawy przeciwlotnicze. O, elegancko. O, tu mam jedno z trzech. Wiecie co, jeszcze tak w sumie dziwi mnie to, że nie dodali tutaj do tego zadania niektórych tych pojazdów, co są w innych drzewkach, czyli na przykład tego Leoparda, co powiedzmy tutaj jest jako polski, czy gdzieś tutaj chyba jeszcze jest jakiś pojazd taki, chociaż nie jestem pewien. No tu w Wielkiej Brytanii to wiadomo, to mamy tego Firefly Scorpiona. USA czy coś ma? Tak typowo z flagą naszą? Chyba nie. Przynajmniej nie kojarzę. To nie wiem. No tu nic, tu nic. Czy Związek Radziecki kiedyś jakiś pojazd miał? Tu nie. Mogliby rudego dać te 34, nie? Odmiana 102. Okej. Okay. No dobra, nic. No to my lecimy z kolejną bitwą. Jeszcze tutaj dwie nam zostały. I tym też kończymy naszą tutaj przygodę ze zdobywaniem tego emblematu polskich sił, więc mamy go zdobytego. Tutaj zagrałem koniec końców 3 razy Amerykaninami, więc tak w sumie to wyszło i odblokował mi się T95. No, to sobie zostawiłem na jakiś inny czas, żeby go kupić. Tutaj co by można było dalej badać? O, dziwo, mam to wszystko pokupowane, a to nie? Okej. Okay. No dobra, niech będzie ten M163 jako kolejny. I do tego możemy sobie, czy mnie stać na 5? Nie, na 4 mnie stać. Przywalimy hajs na 4 tutaj skrzynki. No i okej. Okay. Tak więc to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko.